Dzień dobry, Paweł Pawłowski, witam serdecznie w Wirtualnej Polsce. To jest wydanie specjalne. Dziś w nocy czasu polskiego doszło do zamachu na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Zamachu nieudanego. Były prezydent, a obecnie kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych został raniony w głowę. Wyszedł już ze szpitala. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Zobaczmy, jak to wyglądało. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. To dramatyczne wideo obiegło dzisiaj media na całym świecie i o tej sprawie będziemy dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi. A pierwszym z gości jest Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Pana zdaniem, kto zawiódł? Czy to była ekipa, która sprawdzała teren, ekipa, która już była na miejscu? Jak Pan czyta tę sytuację? Przede wszystkim nie możemy, jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy mówili o motywach. Jeżeli chodzi o sprawcę fizycznie, kto strzelał, to jest ustalone. Tak? Jest to 20-letni mężczyzna, który zamieszkiwał 50 kilometrów od miasteczka, w którym dokonano zamachu. Tak naprawdę no, pojawiają się informacje, które są, powinny być weryfikowane w kontekście tego, że no, chociażby artykułował różnego rodzaju negatywne hasła pod kątem w mediach społecznościowych pod kątem Donalda Trumpa, ale również był zarejestrowany jako wyborca Partii Republikańskiej. Te informacje przede wszystkim muszą być zweryfikowane i musimy poczekać na oficjalne komunikaty, jeżeli chodzi o służby, które prowadzą śledztwo w tej sprawie. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że doszło do pewnego rodzaju jakichś takich sytuacji, które doprowadziły do tego całego zdarzenia. Tu mam na myśli przede wszystkim informacje wyprzedzające, które by pozwoliły na uniknięcie, czyli tak jakby zlikwidowanie tego zagrożenia w zarodku. Na tym etapie, kiedy ten mężczyzna mógł planować, czy planował, zbierał środki, czy też komunikował się z kimś, czy był inspirowany przez kogoś, czy był też sam, do pewnego rodzaju zachowania na pewno świadczyły i mogły włączać się czerwone lampki. No pamiętajmy, że to jest na całym świecie tak, że tam, gdzie udają się na jakieś wiece, spotkania kandydaci na prezydenta czy prezydenci, takie miejsca są dogłębnie sprawdzane w sposób fizyczny, ale również przeprowadza się analizę ryzyka wystąpienia określonych sytuacji. To się nakłada na takie matryce i na tej podstawie już później wyciąga się wnioski, no chociażby z analizy cech przestrzeni. Ale to, przepraszam, muszę panu przerwać. To w takim razie chyba ktoś tej analizy dzisiaj nie dokonał. Skoro rzeczywiście doszło do takiego zamachu, skoro dopuszczono zamachowca na około 120 metrów od byłego prezydenta. Zaraz odniosę się do tego. Jak najbardziej tutaj przede wszystkim podejrzewam, że była robiona jako taka analiza wystąpienia określonego zagrożenia. Tylko tyle, że czujność służb mogła być uśpiona poprzez to, że to spotkanie było organizowane w bardzo małej miejscowości, ledwie kilkutysięcznej. W każdym razie na pewno nie zagrały jakieś mechanizmy te, które no, wynikają chociażby z dobrego przygotowania się do zabezpieczenia tego typu zdarzeń. A przecież wiemy o tym, że Secret Service i służby amerykańskie no, w przeszłości popełniały błędy, ale słyną z tego, że dobrze zabezpieczają tego typu wydarzenia. Ta analiza cechy przestrzeni, o której wspomniałem, no rzeczywiście coś tutaj nie zagrało, tak? No bo jeżeli by była przeprowadzona prawidłowo ta analiza cech przestrzeni i wtedy ustalono by te punkty wrażliwe, czyli te punkty niebezpieczne, które mogą być odnosić się bezpośrednio do jakiegoś zagrożenia, bo ta analiza
potencjalnego zagrożenia, to robi się w taki sposób, że to nie tylko broń palna, ale również i ładunki wybuchowe, wykorzystanie dronów, broń biologiczna, broń chemiczna, także w takiej analizie ryzyka przeprowadza się naprawdę bardzo szerokie rozpoznanie, tak aby określić te newralgiczne punkty, z których mogło wypłynąć to zagrożenie. No i tu widzimy, że rzeczywiście tym punktem, z którego mógłby i zresztą popłynęło zagrożenie, no to był dach tej niskiego pawilonu zabudowy, który był oddalony od miejsca, trybuny, sceny o około 120-150 metrów. Pamiętajmy, że również tutaj w kontekście tych informacji wyprzedzających mężczyzna musiał się do tego przygotowywać. To nie podlega żadnej dyskusji. To nie było spontaniczne. Musiał przede wszystkim rozpoznać wcześniej miejsce, z którego będzie mógł oddać jakieś skuteczne strzały, zabezpieczyć sobie drogę dojścia, drogę ucieczki, jak również określić różnego rodzaju parametry strzału, tak aby on odniósł skutek, jaki sobie zamierzył. Także tych sytuacji, które mogły wpłynąć na takie, a nie inne zachowania sprawcy, było bardzo dużo w kontekście potencjalnego uniknięcia tej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia. Pana zdaniem, czy ochrona zareagowała prawidłowo? Bo widzieliśmy oczywiście na tych zdjęciach, że natychmiast prezydent Donald Trump został otoczony, osłonięty dosłownie ciałami ochroniarzy, odprowadzony do auta. Czy tutaj pan widzi jakieś nieprawidłowości, czy jednak by pan ochronę Donalda Trumpa, tę osobistą, pochwalił? Nie chciałbym przede wszystkim wypowiadać się, bo nie mam kompetencji, jeżeli chodzi o tego typu zadania, jakie wykonuje Secret Service w zakresie ochrony osobistej. Pamiętajmy, że Donald Trump oprócz tej ochrony Secret Service ma i ochraniają go prywatne osoby, prywatna firma ochrony, z którą współpracuje już od dłuższego czasu. W każdym razie, tak jakbyśmy obserwowali, ciężko jest wyciągać wnioski, jeżeli takie jednoznaczne, jeżeli chodzi o samą reakcję, bo ta reakcja była i ona była natychmiastowa. Pamiętajmy o tym również, że VIP-y, a już VIP-y, jeżeli chodzi o prezydentów, premierów, mają to do siebie, ochraniani, którzy są ochraniani, mają to do siebie, że łamią te procedury i zasady, które są im narzucane przez funkcjonariuszy, czy w Polsce to służby ochrony państwa, natomiast w tym wypadku Secret Service. Na pewno moglibyśmy tutaj wyciągać jakiś taki negatywny element, że nie wyprowadzili go natychmiast, tak? Bo upłynęło jednak kilkadziesiąt sekund. Nie był też prawidłowo osłaniany przez osoby, które go otoczyły, tak? Bo były, skoro fotoreporterzy potrafili zrobić zdjęcia i na tych zdjęciach widać głowę i górną część torsu, to znaczy, że to była taki wolny punkt, gdzie ewentualnie mógł paść kolejny strzał z osoby, z którą mógł współpracować ten bezpośredni sprawca, tak? Czyli dążę do tego, że nie wiem dlaczego, ale nie zastanowiono się w tym ułamku sekundy nad tym, że oprócz jednego zamachowca, gdzie już popłynął sygnał, że jest zlikwidowany, zneutralizowany, mogły być też inne obiekty, z których mógł paść kolejny strzał. Czy pana zdaniem powinno się w takiej sytuacji zastosować jakieś walizki balistyczne, których przecież tutaj nie widzieliśmy, czy jakieś elementy dodatkowe, które osłaniałyby ewentualnie w takiej sytuacji prezydenta Donalda Trumpa? No takie zabezpieczenia fizyczne oczywiście są materiałowe, są stosowane, ale jak wspomniałem, tutaj czujność mogła być uśpiona przez to, że to bardzo mała miejscowość, kilkutysięczna. Taki w sumie kameralny wiec, spotkanie wyborcze.
I to mogło spowodować, że nie dobrano odpowiednich środków ochrony do sytuacji, tak? No bo założono, czyli ta analiza ryzyka no wykazała, że w tym miejscu akurat to potencjalne zagrożenie jest minimalne i no jak widzimy, nie zawsze ta analiza ryzyka wystąpienia określonych zagrożeń no może rzeczywiście być skuteczna. Także te warianty zapasowe powinny być brane pod uwagę. Ale tak jak wspomniałem, nie chciałbym tutaj negatywnie oceniać ochrony Secret Service i innych funkcjonariuszy. Akurat w tym wypadku, w tym jednym elemencie reakcji na tej scenie, na tej trybunie, tam gdzie osuwał się, schował się Donald Trump, dlatego że to będzie na pewno przedmiotem analizy i na tej podstawie zostaną wyciągnięte wnioski, jak również na pewno dodatkowe szkolenia dla VIP-ów, którzy są objęci obowiązkową ochroną. Należy cofnąć się do momentu, kiedy jakieś osoby postronne reagowały na to, co widziały, czyli to miejsce, ten budynek, gdzie wspinał się sprawca, gdzie miał broń przy sobie, dlatego że on był widziany przez osoby, które były zgromadzone gdzieś w okolicy, w otoczeniu. I te osoby zareagowały i powiadomiły no najprawdopodobniej jakiegoś policjanta, tylko tutaj przepływ informacji był za długi, jeżeli chodzi o policjanta, do którego to zostało zgłoszone i przepływ informacji do Secret Service, którzy już fizycznie byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Tutaj mówię przede wszystkim o strzelcach wyborowych. Ten przepływ informacji, pomimo że trwał bardzo krótko, to tak jak sobie zobaczymy w przebiegu całego zdarzenia, to jednak był za długi i dlatego w tym przedziale sprawca oddał 3 strzały. To jeszcze ostatnia rzecz, o którą chciałbym pana zapytać. Czy teraz ochrona Donalda Trumpa powinna się w jakiś sposób zmienić? Czy może w ogóle obaj kandydaci na prezydenta powinni występować za tą kuloodporną szybą, którą chociażby znaliśmy z występów Donalda Trumpa czy na Placu Zamkowym w Warszawie, czy na Placu Krasińskich, kiedy rzeczywiście prezydent Donald Trump przyjeżdżał do Warszawy? No proszę mi uwierzyć, że na pewno służby wyciągną z tego wnioski i zastosują adekwatne rozwiązania do sytuacji, z którymi będą spotykać się w najbliższych dniach, miesiącach. W każdym razie no w kontekście tego, co pan powiedział, a mianowicie, że takie zabezpieczenie fizyczne było podczas wyjazdów gdzieś zagranicznych, natomiast na ziemi amerykańskiej, no jak widzimy, tam swobodny dostęp no jest rzeczą naturalną. Po prostu może służby uznały, że no nie dojdzie do takich sytuacji, jakie miały miejsce chociażby jeżeli chodzi o zamach na Ronalda Reagana, czy też wcześniej na Johna Kennedy'ego. Po prostu czasem jest tak, że służby działają w uśpieniu, w względnym bezpieczeństwie, pomimo tego, że analizują i przygotowują się na różnego rodzaju warianty. Ale tak jak wspomniałem, sytuacja, miejsce mogą spowodować to, że ta czujność została na chwilę uśpiona i to zostało z kolei wykorzystane przez no, osobę, która planowała wcześniej i dokonała zamachu, bo tutaj musimy mówić nie o próbie zamachu, tylko był to zamach terrorystyczny, tylko tyle, że sprawca nie osiągnął celu, który zakładał, pod warunkiem, że celem było zabicie Donalda Trumpa. To jeszcze muszę jednak dopytać o jedną rzecz. Skoro mówi pan, że to jest zamach, nie powinniśmy mówić tutaj o próbie ataku, próbie zamachu, to czy w takim razie w kampanii, w otwartej przestrzeni Donald Trump powinien nosić kamizelkę kuloodporną? Wszystko jest uzależnione od tego, z jakim człowiekiem, jeżeli chodzi o osobę ochranianą, mamy do czynienia. Na pewno zostanie to zarekomendowane, a czy to będzie nakaz, no to trudno powiedzieć.
i jak on zastosuje się do tego typu poleceń. No, znając usposobienie Donalda Trumpa, no, może oponować. No, on w tej chwili będzie kreował się na bohatera, na no, taką osobę niezniszczalną. Na pewno to wpłynie na końcowy wynik kampanii wyborczej, w ogóle na cały przebieg kampanii wyborczej. Tutaj przede wszystkim to, co nastąpiło dzisiaj, znaczy dzisiaj w nocy czasu polskiego, jest to bezprecedensowa sytuacja we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych. Sytuacja bardzo niebezpieczna, która może mieć no, swoje jakieś, eskalować na otoczenie zewnętrzne, nie tylko wyłącznie samych Stanów Zjednoczonych. Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas. Dziękuję panu za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.